Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj krótko opowiem o kluczowym momencie w pracy wychowawczej. Zapraszam. Tym kluczowym momentem, o którym chcę opowiadać, będzie wczesny okres dojrzewania. Natomiast kilka słów jeszcze o tym, co jest wcześniej. Otóż od samego początku należy wypracowywać w dziecku dobre nawyki, dobre przyzwyczajenia, jednocześnie powoli tłumacząc, dlaczego one są dobre. A więc oczywiście od samego początku staramy się wyrobić w dzieciach czy wpoić im zasady kultury osobistej, prawdomówności, pracowitości poprzez pouczenia, poprzez zasady, które obowiązują w domu, poprzez spokojne pouczenia, spokojne, ale konsekwentne egzekwowanie tych zasad, poprzez właśnie przydzielanie pewnych zadań odpowiednich do wieku tych dzieci. W ten sposób wyrabiają się te dobre przyzwyczajenia i w ten sposób urabia się już od samego początku charakter młodego człowieka. Ale tutaj to jest jakby tylko w kontekście wstępu. Mianowicie przede wszystkim chodzi mi dzisiaj o właśnie okres wczesnego dojrzewania, powiedzmy w przybliżeniu, ten dziesiąty, pomiędzy 10 a 12 rokiem życia. A znaczy wtedy bez wątpienia już trzeba zacząć z tym, o czym teraz będę mówił. A więc młody człowiek zaczyna powoli dojrzewać do samodzielności. Zaczyna powoli dojrzewać, oczywiście to jest tylko początek jeszcze, ale jednak do opuszczenia swojej własnej rodziny i do założenia własnej. To się dopiero zaczyna, ale jednak nie wolno tego momentu przegapić. I taki młody człowiek pragnie pewnej samodzielności. Oczywiście nie jest jeszcze gotów, żeby tę samodzielność tak po prostu dostać. To by go zniszczyło w tej chwili. Natomiast to pragnienie już staje się, bardzo szybko staje się bardzo silne i należy odpowiednio to dziecko, tego młodego człowieka przygotować, odpowiednio nauczyć korzystać z tej samodzielności czy radzić sobie z pewną samodzielnością. Należy go do niej przygotować. A więc młody człowiek w tym wieku, w tym wczesnym okresie dojrzewania będzie koniecznie potrzebował innego środowiska niż środowisko rodzinne, środowiska rówieśniczego, z którym będzie chciał spędzać bardzo dużo czasu. I to jest rzecz absolutnie kluczowa i naprawdę mnóstwo przypadków takich kryzysów rodzinnych, właśnie kryzysów wychowawczych w okresie dojrzewania ma miejsce dlatego, że ten moment, ta ważna rzecz została przegapiona. Otóż taki młody człowiek koniecznie potrzebuje tego środowiska rówieśniczego, koniecznie potrzebuje spędzać tam czas, koniecznie dla swojego dobrego rozwoju, dla uczenia się tych pewnej samodzielności tego potrzebuje i głównym, wielkim zadaniem rodziców w tym momencie jest pomóc temu młodemu człowiekowi znaleźć odpowiednie środowisko. Otóż jeśli wpadnie ten młody człowiek w nieodpowiednie środowisko, rówieśniczy trafi do ludzi, którzy będą go przekonywali, czy słowem, czy czynem, do tego, że samodzielność, dorosłość polega na łamaniu zasad, na nieposłuszeństwie, na robieniu wszystkiego, co jest zabronione, no to ogromna część pracy wychowawczej zostanie w ten sposób zrujnowana i człowiek uszkodzi swój charakter w ten sposób najprawdopodobniej na zawsze. Później można próbować te rany leczyć, natomiast bez wątpienia są to bardzo głębokie rany, które bardzo trudno jest zaleczyć. A więc jest to rzecz o najwyższej wartości. Oczywiście nie da się człowiekowi tak po prostu pokazać, oto są twoi przyjaciele, teraz bądź z nimi, ale jak najbardziej roztropny wychowawca może właśnie spokojnie kierować kroki tego młodego człowieka, z rozwagą, z delikatnością kierować te kroki do takich grup, które widzi, że te grupy będą miały dobry wpływ na tego młodego człowieka. Już kilkakrotnie wspominałem o harcerstwie. Jak najbardziej może to być dobry pomysł na taką grupę, ale tutaj jakby to spektrum jest znacznie, znacznie szersze. Z jednej strony to jest kwestia wyboru szkoły. Bez wątpienia bardzo ważna rzecz. Druga rzecz to jest właśnie kwestia tych wszystkich spotkań w czasie nieszkolnym. Oczywiście, jeśli społeczność szkolna jest zasadniczo
dobra, to zasadniczo są wszystko dzieci właśnie z takich rodzin, gdzie rodzice faktycznie starają się o dobre wychowanie, no to to już jest dużo. Jednak mimo wszystko tutaj warto właśnie myśleć jeszcze o tym wszystkim innym, czyli kwestia właśnie harcerstwa, jakichś obozów wakacyjnych, tego spędzania czasu poza szkolnego czasu w wakacje, w ferie, czy po prostu po szkole. To wszystko ma ogromne znaczenie. Jeśli dostrzegamy, że dziecko ma właśnie jakieś zainteresowanie, jakieś tendencje w stronę na przykład jazdy konnej, czegokolwiek, tak, strzelanie z łuku, malowanie i tak dalej, to warto właśnie wykorzystując te tendencje, te chęci, te zainteresowania, skierować tego młodego człowieka, to dziecko jeszcze w zasadzie do takich grup, które właśnie z jednej strony oferują możliwość rozwoju w tej dziedzinie, a z drugiej strony będą faktycznie dobrymi grupami, które będą miały również wychowawczo dobry wpływ. Zasadniczo już samo to, że czymś konkretnym się młody człowiek zajmuje, jest ogromnej doniosłości, czyli nawet jeśli ta grupa, na przykład jakieś miłośnicy jazdy konnej, nawet jeśli oni sami sobie nie są, to nie jest jakaś bardzo dobra grupa, którą byśmy uznali za taką bez wątpienia mającą dobry wpływ. To już sam fakt, że tam coś konkretnego się dzieje, jakiś tam obóz wakacyjny właśnie z jazdą konną, to już jest pewno, to już jest coś wartościowego. To już jest coś, bo ten młody człowiek będzie się tam czegoś uczył. A gdzie będzie się uczył, szczególnie jeśli chodzi o jakiś tam kontakt ze zwierzętami, będzie się uczył pewnego porządku, pewnych zasad, pewnej dyscypliny, także to ma już jakąś tam swoją wartość i zawsze to jest lepsze niż nie robienie nic, niż gdzieś tam właśnie spędzanie czasu nie wiadomo gdzie, nie wiadomo z kim. A więc to jest rzecz ogromnej doniosłości i tutaj należy, nie wolno tego momentu przegapić. Musimy koniecznie dostrzec ten moment i jakby spokojnie, ale jednak zdecydowanie poprowadzić te kroki tego młodego człowieka zgodnie z jego predyspozycjami, z jego zainteresowaniami w ten sposób, żeby wszedł w towarzystwo, w grupę rówieśniczą, która będzie miała na niego dobry wpływ, a nie w taką, która będzie miała na niego zły wpływ. I tak jak wspomniałem, zaniedbanie tego elementu może mieć konsekwencje, poważne, złe konsekwencje na całe życie. Druga rzecz to jest kwestia zaufania do młodego człowieka. Otóż jak najbardziej we wczesnym okresie dojrzewania i w późniejszym okresie dojrzewania wciąż muszą obowiązywać w domu pewne zasady. Jednak w tym momencie, kiedy już ten młody człowiek pragnie samodzielności, należy mu oczywiście pozwolić na trochę więcej, jeśli chodzi na przykład o spędzanie czasu z rówieśnikami. Jednak tutaj trzeba się wystrzegać dwóch skrajności. Z jednej strony może się pojawić pokusa do tego, żeby za wszelką cenę trzymać takiego młodego człowieka w domu, bo właśnie to towarzystwo jest złe albo coś, albo jeszcze coś innego. I to jest rzecz bardzo niebezpieczna. To prowadzi do buntu siłą rzeczy, bo człowiek ma naturalnie bardzo silne wtedy pragnienie tego wyjścia na zewnątrz, spotkania się z rówieśnikami, właśnie wejście w inną grupę niż rodzina. To jest uzasadnione jakby samym rozwojem. Człowiek właśnie przygotowuje się bardzo powoli do tego, żeby założyć własną rodzinę. Jakby potrzebuje tego wyjścia na zewnątrz, potrzebuje tego odnalezienia się gdzieś indziej, poza swoim ogniskiem rodzinnym. I próba stłamszenia tego jest straszliwie krzywdząca dla młodego człowieka, wywołuje ogromny bunt i może zniszczyć takie relacje rodzinne, jeśli nie na zawsze, to na wiele, wiele lat. Oczywiście tego trzeba się wystrzegać. No, drugą skrajnością byłoby danie takiej całkowitej wolności dojrzewającemu człowiekowi. Tak, no, masz już tam 14 lat na przykład, no to rób co chcesz. Możesz chodzić gdzie chcesz, z kim chcesz, do której chcesz i już jakby żadne zasady prawie że nie obowiązują. Oczywiście to również jest rozwiązanie bardzo złe, bo człowiek jeszcze nie potrafi odpowiednio wykorzystywać swojej samodzielności. Jeszcze nie jest na to gotów i to rodzice właśnie powinni tego człowieka młodego wprowadzać w to, uczyć go tego zasad pewnej odpowiedzialności właśnie poza tym środowiskiem rodzinnym. I tutaj bez wątpienia wciąż zasady powinny obowiązywać. Na przykład jeśli chodzi o korzystanie ze smartfonów, jednak
Jednocześnie trzeba zawsze te zasady tłumaczyć. Im dziecko starsze, tym lepiej trzeba je wytłumaczyć. Dojrzewającemu człowiekowi trzeba bardzo konkretnie, jasno powiedzieć, dlaczego coś robimy, dlaczego u nas w rodzinie obowiązują takie zasady, a nie inne. To jest bardzo, bardzo potrzebne. On się wtedy z jednej strony czuje zrozumiany, z drugiej strony ma możliwość dostrzeżenia, dlaczego coś jest dobre, a dlaczego nie. To jest bardzo ważne. Takie zasady, które zostają w tym wieku po prostu wypowiedziane tak, bo tak, nie, bo nie, są bardzo szkodliwe. To znaczy człowiek się automatycznie buntuje, młody człowiek buntuje się przeciwko tym zasadom i nawet jeśli zewnętrznie to działa, no to nie przynoszą one właściwego efektu wychowawczego. Natomiast taki młody człowiek chce rozumieć i jeśli faktycznie zrozumie to, dlaczego coś jest w domu praktykowane, a dlaczego coś innego nie jest praktykowane, to jest to bardzo, bardzo dobra rzecz. A więc bez wątpienia wciąż wobec nastolatka muszą obowiązywać jasne zasady, sprecyzowane, wypowiedziane w domu zasady, konkretnie muszą one być egzekwowane, natomiast bez wątpienia trzeba mu jednocześnie pozwolić na pewną wolność, na to, żeby on wychodził, żeby się spotykał z rówieśnikami, żeby w jakiś sposób mógł z nimi spędzać ten czas. I tutaj już jakby jest to oczywiście decyzją rodziców, w jaki sposób, jakie zasady, jak to będzie regulowane. Myślę, że warto naprawdę określać, o jakich godzinach powinien młody człowiek do domu wracać, żeby mówił o tym, z kim się spotyka i tak dalej. To są rzeczy jak najbardziej słuszne i dobre. I taka praca, takie wyważenie, znalezienie tego złotego środka pomiędzy z jednej strony zasadami, a z drugiej strony właśnie pozwoleniem poznania tego świata poza rodziną przez tego młodego człowieka, pozwoleniem mu na to, żeby on się z tymi rówieśnikami spotykał, żeby w jakiś sposób żył tym życiem pozarodzinnym, jest rzeczą bardzo ważną, bardzo cenną. Wspomniałem na początku również o zaufaniu i to ma tutaj ogromne znaczenie, to znaczy młody, dojrzewający człowiek z racji, że on chce tej samodzielności, choć sam jeszcze nie bardzo wie, co z nią zrobić, bardzo chce, również pragnie pewnego zaufania. I to jest również bardzo wartościowe, aby w procesie wychowawczym właśnie w tym wieku pokazywać temu człowiekowi, że się młodemu człowiekowi, że się mu ufa. Tak? Mówimy, że u nas w domu obowiązują takie zasady, że wracamy o tej i o tej godzinie i mówimy, dokąd idziemy i tak dalej. I pokazanie tego, że tak, ja ufam, że będziesz te zasady zachowywał. Ja po prostu ufam tobie. Tak? I jeśli takie zaufanie zostanie zawiedzione, no to oczywiście jakby zasady należy w jakiś sposób egzekwować, to w jakiś tam sposób powinno zostać ukarane, czy po prostu jakąś tam naganą słowną, czy jakąś konkretną karą, która już musi zostać wymierzona zgodnie z roztropnością danej rodziny, po prostu rodziców. Także bardzo zachęcam do rozważenia tego, do praktykowania, do tego świadomego doboru grupy rówieśniczej dla młodego człowieka, do zachowywania z jednej strony pewnych zasad, ale z drugiej strony do tego, żeby do pozwolenia temu młodemu człowiekowi, żeby właśnie wyszedł na zewnątrz, żeby zajął się czymś, żeby mógł spędzać ten czas ze swoimi rówieśnikami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.